piątek 9 listopada rozpoczęła się w Cieszynie dwudniowa konferencja polsko-czesko-słowacka. Prelegenci i zaproszeni goście rozmawiali na temat kultur na pograniczach, stylu życia oraz wartości. Konferencję rozpoczęliśmy pięknymi pieśniami, takimi właśnie refleksyjnymi, takimi dotyczącymi i kultury, i tego pytania o tożsamość narodową, tą tożsamość zakorzenioną w wartościach, także w wartościach chrześcijańskich. I myślę o występie chóru reprezentacyjnego właśnie tego gimnazjum Juliusza Słowackiego w czeskim Cieszynie pod dyrekcją pana doktora Kaliny. No, rzeczywiście to znakomity, piękny występ, taki bardzo reflektujący i właściwie można nawet powiedzieć wzruszający. Pretekstem do tej konferencji, do dyskusji, która się rozpoczyna, jest uzyskanie niepodległości przez te państwa, które dzisiaj tworzą przestrzeń polityczną Europy Środkowej, czyli Republikę Czeską, Słowację i Polskę. Wśród prelegentów kogo możemy tutaj zobaczyć? No, wybitne postacie jest wśród nas pan premier Rzeczpospolitej, pan profesor Jerzy Buzek, jest też pan profesor Daniel Kadłubiec, znany w tej przestrzeni Śląska, ale nie tylko wybitny znawca kultury. Jest w tej chwili głosi wykład pani profesor Marta Pancikowa, Słowaczka, która obecnie pracuje na Uniwersytecie w Ostrawie, ale jest też wiele innych znakomitych profesorów reprezentujących różne uniwersytety w Polsce, na Słowacji i w Republice Czeskiej, m.in. pan profesor Zdenek Neszpor ze Czeskiej Akademii Wied, jest pan profesor Andrzej Sztefaniak z Katedry Socjologii Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, jest pan profesor Zanon Jasiński, jest pan profesor Witold Jacyków z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, no i wiele innych. Profesor Józef Budniak, który jest tutaj znanym na Śląsku przedstawicielem refleksji dotyczącej relacji ekumenicznych, czyli właśnie budowanie ekumeny kulturowej, a jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego, profesor Zygfryd Glejzar z Uniwersytetu Opolskiego, profesor Siwek, Tadeusz Siwek, też znakomity znawca problematyki relacji na pograniczu, relacji kulturowych na pograniczu, który reprezentuje Uniwersytet w Ostrawie. O wystąpienie wprowadzające został poproszony profesor Jerzy Buzek. Jego wykład pokazał mapę problemów, którymi konferencja z pewnością będzie się zajmowała, które będzie podejmowała. To są te problemy związane z solidarnością europejską, z dialogiem w różnorodności, z pewną taką koniecznością zachowania z jednej strony tożsamości kulturowej, ale z drugiej strony otwartością na inne narody, na inne kultury i rozumienia tej różnorodności, która jest konieczna do budowania przestrzeni europejskiej, przestrzeni kultury europejskiej, tej przestrzeni aksjologicznej kultury europejskiej. Obrady zakończyły się dzisiaj, 10 listopada. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.